jesteś mokra, tak? No, bo byłam dużo tam, na moczeniu, w strażaku. Aha, a tam jest moczenie? Tak. A co jeszcze robiłaś tutaj dzisiaj? Wrzucałam woreczkiem. I? Miałam 255 punktów. Czyli super. Tak. Jak ci się tu dzisiaj podoba? Bardzo fajnie. Dlaczego? Bo leją wodą, są bańki i dmuchańce. Bo są gry. I zabawy są różne. Fajnie. Tatuaże, słodycze, stoiska. No. I wszystko. I upał chyba. Tak. Da się wytrzymać na takim wesołym podwórku mimo gorąca? Tak. Fajnie, że takie podwórko wesołe jeździ po różnych osiedlach? Tak, bardzo fajnie. A byłaś u siebie, czy byłaś też na innych wesołych podwórkach? Byłam u siebie i byłam też na innych. Wędrujące podwórka, taki pomysł na wakacje Moksiru, sprawdza się? Pewnie, że się sprawdza, dzieci się bawią, wszyscy mają radochę, więc na pewno. Są w różnych osiedlach, nie na wszystkich w tym roku, ale w przyszłym być może się uda to uzupełnić. Czy to jest szansa dlatego, żeby rzeczywiście dzieciaki z różnych stron gminy mogły się integrować? Tak, dzieci mogą się spotykać, bawić razem, w konkursach uczestniczą, więc jest rywalizacja i zabawa. Bardzo dobry pomysł. Dlaczego? No przynajmniej dzieci mają rozrywkę. I kawa dla rodziców. Czyli dla każdego coś dobrego. Tak jest. Generalnie podoba ci się tu na podwórku? No, to jest moja stara szkoła. To jest twoja stara szkoła, czyli przybyłaś przy okazji odwiedzić szkołę, tak? Tak. I jak będą gdzie indziej podwórka, to też pójdziesz? Tak, byłam już na... To jest chyba trzecie czy tam czwarte. Byłam chyba na wszystkich. I to się nie nudzi, te podwórka? Nie, nigdy się nie znudzi.